Kętrzyn podziękował Bogu za kanonizację Jana Pawła II. 1 maja z kościoła świętej Katarzyny wyruszyła dziękczynna procesja różańcowa, która przeszła okolicami miejskiego jeziorka. Wierni nieśli ze sobą zapalone znicze, które następnie ułożyli w kształt symbolicznej ryby. Całość zakończył uroczysty koncert w kętrzyńskim amfiteatrze. My powinniśmy być wdzięczni, Polacy, bo mamy nowego orędownika, wielkiego orędownika, tak jak święty Wojciech, święty Stanisław Kostka, czy święty Stanisław Biskup. Także mamy wielkiego papieża Jana Pawła II, także myślę, że obojętnie, czy ktoś jest wierzący, czy nie, to jest naprawdę wspaniały, wielki człowiek i powinniśmy Panu Bogu dziękować. Dolina w trawie bez skitów, przytulne wioski i miasta, pod okiem szczytów łagodnych, ziarno dojrzewa i wzrasta. Mam nadzieję i głęboką ufność, że każdy z nas nauczanie, życie, świadectwo, tą pielgrzymkę Ojca Świętego będzie miało ciągle w swoim życiu nie tylko czasami, ale tak naprawdę w sercu, w pracy, w naszej polskiej rzeczywistości, dosłownie na każdym kroku. Ten człowiek uniwersalny, to jakby nie jest niespodzianką, że tym świętym został. Bo być takim człowiekiem, który żyje miłością do drugiego człowieka, być tak otwartym człowiekiem i otworzyć Kościół po raz pierwszy, jako pierwszy papież z tyloma podróżami do drugiego człowieka, żeby przyjechać do niego, porozmawiać, dotknąć, wysłuchać, porozmawiać, nauczać, no to jest sprawa zupełnie niezwykła, właśnie zupełnie niezwykła, nadzwyczajna, niezrozumiała dla każdego z nas. Dlatego jest wielką dumą, wielką godnością, wielkim zaszczytem i przywilejem, że my Polacy, to z naszego rodu, jak pisał Słowacki wtedy, słynny nasz wieszcz, o tym papieżu, który ma być Słowianinem, jak te prorocze słowa, jest czymś zupełnie niebywałym, a z drugiej strony tak zobowiązującym. Jego testament to jest nasze wielkie zobowiązanie. Czy damy radę? To jest pytanie, które musimy czasami sobie jasno wprost postawić. Przykład naszego życia codziennego, każdego polskiego, polskiej rodziny. Papież Franciszek powiedział o nim, papież rodziny. Czy my wszystko robimy dla tych rodzin? Czy my wszystko robimy dla tych małych dzieci? Dlatego, żeby ta Polska wreszcie przełamała tą sytuację tak trudną demograficzną. Żeby wychowanie tych ludzi odbywało się w sposób godny, właściwy. Żeby nasza młodzież i nasi młodzi absolwenci wyższych szkół nie wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii. Tu im tworzyć możliwości, tu tą pracą się dzielić, tu tworzyć wszelkie możliwości rozwoju człowieka. To jest wielkie zadanie, ale także zadanie dla Polski jako takiej, całości, dla narodu. Czy udźwignie ten, powtarzam, testament Ojca Świętego? Czy da radę? No to jest, każdy z nas musi od siebie wymagać, tak jak Ojciec Święty mówił, nawet gdyby inni od was nie wymagali.